A podobno jest gdzieś ulica, lecz jak tam dojść? Którędy? Ulica zdradzonego dzieciństwa, ulica wielkiej kolędy. Na ulicy tej taki znajomy, w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, stoi dom jak inne domy. Dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przy bramie, przed bramą ten sam kamień. Pyta stróż, gdzieś pan był tyle lat? Wędrowałem przez głupi świat, więc na górę szybko po schodach wchodzisz. Matka wciąż taka młoda, przy niej ojciec z czarnymi wąsami i dziadkowie wszyscy ci sami i brat, co miał okarynę, potem umarł na szkarlatynę. Właśnie ojciec kiwa na matkę, że już wzeszła gwiazdka na niebie, więc czas się dzielić opłatkiem. Więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście, jak na drzewie przy liściach liście. Jest cicho, choinka płonie, na szczycie chrubin fruwa, na oknach pelargonie, blask świeczek złotem zasnuwa, a z kąta, z ust brata płynie kolęda na okarynie. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, lulajże, Jezuniu, my pieścidełko. Kiedy choinka, leśna dama, włoży już swoje stroje, a w kuchni ciasto piecze mama, aż pachnie na pokoje, wszystkich ogarnia podniecenie, nas i sąsiadów z bloku. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku. A pod choinką dobry, święty, co ma brodzisko mleczne, podarki składa i prezenty dla dzieci tych, co grzeczne. Dzieci radują się szalenie wśród pisków i podskoków. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku. A kiedy w końcu mama prosi do stołu, bo nakryte, to jakby anioł się unosił nad nami, pod sufitem. Za gardło wchwyta nas wzruszenie i łezkę mamy w oku. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku. Gdyby dziś przemówił kogut, to by zapiał: kukuryku, 10 kur w jednym kurniku, gospodarzu, bardzo ciasno, nie pogadać ani zasnąć. Gdyby dziś przemówił zając, to by wykpił myśliwego, że nabiegał się, nastrzelał, napsuł prochu i nic z tego. Gdyby dziś przemówił koń, to tak rzekłby: chętnie zwożę drzewo z lasu, siano, zboże, lecz pamiętaj, żem ja koń, tylko koń, a nie słoń. Gdyby przemówiła myszka, myszka rzekłaby cichutko: po co macie tego kota? Nawet butów nie da pogryźć. Pędzi, goni mnie niecnota. Gdyby pies zagadał, rzekłby: i psiej łapie, rękę podaj, otwórz drzwi i wpuść do środka, gdy na świecie psia pogoda. Ha, a gdyby dziś przemówił za kominem sam pan świerszcz, to dopiero byłby piękny, najpiękniejszy wiersz.